I wypadałoby zacząć bardzo tradycyjnie wyjątkowe spotkanie z Sanach. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Majowe, wyjątkowe spotkanie, ale chyba trzeba powiedzieć o tobie, że witaj wiosno. Tak. Tak. Kojarzysz się nam ostatnio z rozkwitającym talentem, z przeogromną ilością pomysłów. Czy to jest tak, że Sanach ma tak na wiosnę, czy zawsze? O tym talencie to nie wiem, co powiedzieć. Po prostu wydaje mi się, że lecę za ciosem i jestem ogromną szczęściarą i dzisiaj to jeszcze bardziej odczuwam niż kiedykolwiek, bo mogę robić to, co kocham, ale w tak intensywny sposób, to jeszcze chyba nie przeżywałam tego nigdy, bo mam tyle pomysłów na płyty, na koncerty kolejne i wydaje mi się, że to jest mój najbardziej pracowity, ale też najbardziej taki ekscytujący rok w moim życiu. Tak ja myślę, że to jest najbardziej ekscytujące kilka lat w twoim życiu. Pamiętam, jak 3 lata temu zapytałem cię, jakie jest twoje największe marzenie. O, to za 5 lat zagrać na stadionie i potem jeszcze Royal Albert Hall. Z tych marzeń został Royal Albert Hall, do którego będziemy dążyć, ale nawał pracy, emocji, zaangażowania twojego w pracę nad tworzeniem nowych koncertów, bo jesteśmy ciągle w trasie bajkowej podwójnej Sanach. Ciągle przeżywamy coś, co wydarzyło się po raz pierwszy w historii polskiego muzykowania popularnego na stadionie. Sanach sprzedała 3 stadiony. Wcześniej była trasa bajkowa. Powiedz mi, czy to jest twój cykl życia? Koncertowanie non-stop? Chyba wolałabym się skupiać się tak w przyszłości na komponowaniu. To, co czuję na koncertach, jest dla mnie czymś, co mnie napędza. Właśnie fani, którzy widzę ich reakcje, którzy się tak wzruszają razem ze mną i mogę z nimi pogadać, mogę opowiadać im historię ze swojego życia. Jest dużo na to czasu też właśnie, zwłaszcza na trasie poezyjowej. Tam się czasem nawet za bardzo rozgaduję. Już słyszałam kilka komentarzy, żebym przestała tyle gadać, ale ja nie kontroluję tego w ogóle. W czasie koncertu na trasie poezyjnej byłem świadkiem naprawdę fenomenalnych monologów, które zupełnie nie pasują do poezji, do bajki. Są zupełnie tak naturalne. To jest inwencja, czy to jest przemyślane? Znaczy wiesz, co masz powiedzieć do nich, bo wiesz, co masz zaśpiewać. To jest daleko od przemyślanych tematów, które mam w głowie, bo coś, czego się boję na koncercie najbardziej, to nie to, że będę fałszować, co też czasem się zdarza, tylko raczej to, że będę mówić o czymś, o czym nie chcę mówić, bo ja nie panuję czasem nad sobą i jak się wczuwam właśnie w te emocje koncertowe i w taką relację też z fanami, bardzo mi zależy, żeby była ta więź nasza bliska podczas koncertu, to nie panuję nad tym, co chcę powiedzieć. I czasem mnie to prowadzi w takie zakamarki nie fajne. Wszyscy się chyba wtedy uśmiechają, śmieją. Mam nadzieję, że nikogo to tak nie... Są zaskoczeni. Gorszy? Na pewno są zaskoczeni i zastanawiają się, czy to wszystko jest efekt zamierzony, ale okazuje się, że ten efekt zamierzony nigdy nie jest zamierzony. Nie, nigdy. Nie, czasem sobie wymyślam właśnie, o czym chcę mówić, czy to nowa płyta, czy właśnie wyjazd na wieś, bo tego się po prostu boję, że nie będę wiedziała, co powiedzieć i będzie niezręczna cisza. O bodźkach opowiadasz? Opowiadam o krowach dużo. O krowach, o rybach lubię mówić. O jedzeniu. O jedzeniu bardzo lubię, ale czasem właśnie też to prowadzi mnie w takie... Temat jedzenia mnie prowadzi w takie właśnie dziwne strony żołądkowe tematy. I to czasem mi się wydaje, że może być trochę dziwne dla fanów, że nie do końca też pasuje do tematu poezyjowego, ale wtedy ja się czuję lepiej, jak o tym powiem, bo przynajmniej już takie stresy moje odchodzą. Chodzą, mówię, że już gorzej być nie może. Czy trasa bajkowa, ta podwójna,
bajkowa, w której ciągle koncertujesz, bo jesteśmy na początku majówki, a przed tobą jeszcze i Szczecin podwójny i Rzeszów i dwa koncerty wielkie w Expo na zakończenie wielkiej trasy. Czy trasa bajkowa to jest nawiązanie do twoich marzeń dziecięcych? Chcesz być na chwilę księżniczką i marzyć o tym, że nie jesteś tu i teraz? Chyba nie. Chyba po prostu bardzo mi się podobał ten temat, ale pod względem też scenografii, takiego pomysłu, w ogóle wizualnie mi się to podobało. Jak myślałam o bajkowych koncertach, to wyobrażałam sobie właśnie tę trawę na scenie, po prostu bajkowy klimat, czyli nie do końca bycie księżniczką, to też mi się podoba do koncertu, ale podobało mi się to, że właśnie, że mieliśmy tyle pomysłów podczas wymyślania trasy właśnie poezjowej, na przykład te scenografie, drzewa, las, potem z lasu przenosimy się do Ciuchci, potem z Ciuchci przenosimy się na bal, czy tam właśnie jakieś świeczki dookoła. No, mieliśmy tyle pomysłów i tyle możliwości na tej trasie, bo bajka, no to bajka może być czymś, o czymś śniłam wczoraj, albo o czym marzyłam tydzień temu. Mogła być o czymś smutnym, mogła być o czymś wesołym. Tam było takie pole do popisu, że po prostu mi się to bardzo spodobało. Grzyby mi się spodobały na scenie, na dancingach, kwiaty. To wszystko się tak idealnie skleiło ze sobą. Tak? Wszystko jest posklejane. Tak. I teraz zmierzamy do naszego dzisiejszego bardzo muzycznego, wyjątkowego spotkania, bo bajka się pojawi w wersji, której jeszcze nie słyszeliśmy podczas tej majowej, wyjątkowej live sesji. Czy bajka to jest ten pierwszy krok do spełnienia twojego kolejnego marzenia? Bo pamiętam, że powiedziałaś, że marzysz o Oscarze filmowym, ale nigdy nie napisałaś żadnej piosenki filmowej, a teraz się pojawiała w nowej Akademii Pana Kleksa. Tak. Tak, mi się to strasznie podoba, że takie piosenki mogę śpiewać i też właśnie jak się zaśpiewałam na przykład wiersz Marii Konopnickiej na Grobie Rycerz też do filmu o powstaniu, dla mnie to było coś tak przejmującego i wzruszającego właśnie, jak mam wrażenie, że te utwory wtedy tak jeszcze większej wartości i dla mnie i dla słuchaczy, z tego co czytałam właśnie w wiadomościach, komentarzach, że tak nabierają czegoś zupełnie innego wydźwięku, mi się to bardzo podoba, nawet jak oglądam filmy, seriale, to piosenki, które wcześniej mogły mnie zupełnie nie poruszyć, nie dotknąć, jak oglądam i to łączy się z obrazem, ten utwór właśnie, piosenka łączy się z obrazem, z czymś, co mnie dotyka, porusza, to dla mnie jakoś to ma taki dodatkowy ładunek emocjonalny, bardzo mi się to podoba i chciałabym to robić jeszcze dużo, dużo, bardzo dużo w życiu swoim, jak tylko będę mogła, to będę chciała. To jest bardzo dobra informacja dla wszystkich młodych i doświadczonych i kultowych reżyserów. Sanach oczekuje od was na propozycję stworzenia muzyki do filmu. Tak, tak. I do tego bardzo bym chciała, jeżeli ktoś mnie słyszy, dubbingować, bardzo bym chciała. Wiem, że moja wada wymowy może być problemem, ale może będzie jakaś postać, co nie umie mówić do końca poprawnie. Dubbingowanie to jest aktorstwo. Potrafisz być bardzo groźno. Bardzo, mogę mówić nisko. Możesz mówić wysoko. Możesz być taką baba Jagą złą? Ja bardzo mam dzisiaj niski głos, więc myślę, że mogę być taką trochę panią, która dużo paliła w życiu, chyba i piła. Bo dzisiaj właśnie wcześniej się spotkaliśmy, dlatego mam taki niski głos. Ale też mogę mówić wysoko. Jak skowroneczek. To jest wielka sztuka aktorska. Sprawdzałem twoje możliwości aktorskie wielokrotnie na scenie. A czy ty wyobrażasz siebie po doświadczeniach z teledyskami? W każdym teledysku jest cząstka twojej duszy aktorskiej wykorzystywana. Czy wyobrażasz sobie, że otrzymujesz rolę w filmie? Chyba to jest jedno z tych marzeń? No właśnie.
No, może być to takie moje marzenie, ale chyba po prostu w mojej głowie jest to tak, tak nieosiągalne, tak skreślone przez to, chyba jakbym się źle czuła, bo wydaje mi się, że tak wydaje się w mojej głowie być prosta, a potem zaraz odmyślę sobie o tym, że zaraz przecież tam jest tyle osób, które patrzą, trzeba powtarzać te kwestie, trzeba tak czekać na sygnał, akcja. To nie jest tak, że powiem tak, na teledysku to takie wrażenie, że dużo jest też spontaniczne. Takich moich tych aktorskich scen, że dużo tak robię rzeczy spontanicznie, po prostu to wychodzi w praniu. A jednak jako aktorka w filmie gdzieś tam musiałabym bardziej trzymać się scenariusza i myślę, że ten stres by mnie zżerał. Tak, i bym nie radziła sobie. Ja nie jestem tak dobra w tych stresowych sytuacjach, to nie jest chyba dla mnie. Więc to chyba odpada. Czyli jest szansa. Czyli łowcy talentów, nie musicie szukać talentów, jest szansa, bo jeżeli Sanach nie mówi nie, to znaczy, że jest szansa. Przy głosie na chwilę chciałbym się zatrzymać, bo był moment w tym szalonym twoim cyklu koncertowym, że nagle straciłaś lekko głos, pamiętam w Warszawie. Tak. Powiedz mi, Jak bardzo obciążenie twoje wokalne wpływa na ciebie. Pamiętam, jak kiedyś Kylie Minogue powiedziała, że praca wokalna to jest jak praca sportowca, piłkarza. Bardzo ciężka praca. No, to nie było łatwe. Chyba nie miałam jeszcze takiej sytuacji. Wydaje mi się, że na stadionach byłam też trochę przeziemiona. Rzeczywiście było to trudne, ale jakoś sobie poradziłam. Też ta adrenalina stadionowa tak mnie napędzała, że coś wyjątkowego się dzieje na koncertach, bo ten ból, który czuję, czy to gorączka, czy właśnie drapanie w gardle, no często to znika, bo tak się ekscytuję koncertem ludźmi właśnie, którzy przyszli tym, że to się w ogóle dzieje, że zapominam. To jest niesamowite. To żaden taki lek przeciwbólowy mi tak nie pomógł, jak właśnie publiczność. Liczność. Adrenalina. Tak, bardzo. Adrenalina, emocje, które odbierasz od ludzi. Dajesz emocje ludziom w swoich piosenkach. My je odbieramy, ale odbierasz energię też od ludzi. Tak, na pewno tak. No, pamiętam, że przełykałam ślinę przed koncertem To było właśnie w Warszawie i spodziewałam się wielkiego bólu, bo cały dzień mnie bardzo bolało gardło i nie czułam nic, żadnego bólu. I mówię tak, Warszawo, wy chyba macie jakąś moc uzdrawiania, co tu się dzieje. Naprawdę czułam, że coś wyjątkowego się tu dzieje. No, to, co mi najbardziej chyba przeszkadza, takie drapanie w gardle i wtedy, jak próbuję wyższe dźwięki zaśpiewać, że to właśnie tam najbardziej mi to przeszkadza. Jak tu falsetem próbuję coś zaśpiewać, to wtedy wychodzi tak tak jakbym musiała odkaszlnąć. To jest takie uczucie niemiłe. To wtedy rzeczywiście nawet adrenalina niestety na to drapanie jakoś nie jest w stanie pomóc, ale na szczęście akustyka pomaga, to, że jest taki pogłos, też dla mnie jest pocieszające. Może nie wszyscy usłyszą taki kłaczek. Jest zależność między artystą, pracą twórczą, koncertowaniem, a kondycją. Trzeba być naprawdę w dobrej kondycji. Mick Jagger przed swoimi koncertami robi, nie wiem czy dalej, ale 12 kilometrów, sobie pobiega, a potem wychodzi na scenę. Musisz dbać o kondycję, bo koncerty w twojej trasie bajkowej, obecnie trwającej, trwają po 2,5 godziny, czasami prawie 3. Czy masz jakiś specjalny sposób na trzymanie się w takiej kondycji? Właśnie, jak były stadiony, jak grałam na stadionach, to pamiętam, że ten orbitrek był dla mnie już taką nieodłączną częścią mojego życia. Przywiązałam się do niego bardzo codziennie, do orbitreka skakiwałam i rzeczywiście dbałam o to, żeby być ciągle w ruchu, bo tam były po prostu kilometry do przebiegnięcia. Ta scena była gigantyczna. No i już w drugiej piosence pamiętam, że czułam, że mam zadyszkę, że ciężko mi jest śpiewać. Na dancingach też to czuję. I tutaj jednak orbitrek już trochę odszedł w niepamięć,
Więc po prostu wydaje mi się, że to, że ratuje mnie to, że jest trochę mniejsza scena. No i po prostu wiem, że muszę przejść przez te 2-3 utwory właśnie z zadyszką lekką i wtedy jak już przez to przejdę, to już mogę robić wszystko. To zauważyłam, że... 3 utwory na rozgrzewkę. Tak. Dużo ćwiczeń domowych, biegowych, w lesie, orbitrek, bo z czegoś ta kondycja musi się wziąć. No właśnie tak, wiem, że dziewczyny z zespołu mojego, Klara i Aga, one nawet za bieganie się wzięły, tak ćwiczą, tak pracują nad swoją kondycją, tak podziwiam je za to, naprawdę to jest coś super. Ja trochę tutaj jestem, no, leniuchem, jeśli o to chodzi. Muszę o tym zacząć myśleć jeszcze więcej, bo nie umiem się tak wziąć za to. Wolę chyba poświęcać czas na komponowanie, bo jest go mało w trasie, a sport gdzieś tam niestety tylko mi się śni. To jest nieprawda, to jest nieprawda. Sanach jest leniuchem. 26 koncertów od marca do połowy maja. Nie wierzcie w to. Zanim pojawi się w naszym wyjątkowym majowym spotkaniu z Sanach opowieść muzyczno-akustyczna Hip Hip Hura, chciałem zapytać, jak się ma twój hipciu? Bardzo dobrze. Chyba jesteśmy już tak, myślę... Zaprzyjaźnieni z hipopotamem, którego zaadoptowałaś w gdańskim zoo. Tak, tak. Udało się, bardzo, bardzo się polubiliśmy, chociaż pan Darek, który się zajmuje Sapo, tak, moim hipopotamem, mówi, że ten dźwięk, który wydobywa podczas naszych spotkań, to jest taki odgłos odstraszający. Ale to dlatego mi się daje, że on jest przyzwyczajony do takich częstych relacji, właśnie kontaktów z ludźmi. Więc to dlatego. Albo za dużo może mu śpiewałam, to dlatego. Ale dzisiaj już na pewno mamy dużo lepszą relację. Tak myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Żeby... A jak Sapo cię widzi, to jak reaguje? On tak... Właśnie... Tak mówi. I to właśnie jest ten odgłos odstraszający podobno, ale pan Darek mówi, że to żebym się nie przejmowała, bo tak naprawdę to nikt nie zna tego języka. Moim zdaniem to pan Darek, tak mu się może wydaje, ale może to wcale nie jest odstraszanie, tylko śpiew. Nikt nie wie. Nie wiadomo. Nikt nie wiadomo. Czy ty masz w swoim życiu specjalną więź ze zwierzakami? Chyba nie masz, jeżeli pamiętam, ani kota, ani psa? Znaczy, moi rodzice mają, więc wychowałam się z pieskami, z owczarkami niemieckimi. Ja bardzo lubię owczarki niemieckie, ale trochę mam problem ze zwierzętami, bo się ich po prostu boję. Nawet czasem tych swoich się bałam, więc tak odskakiwałam, jak chciały tam... O, koty mnie zawsze chciały drapać i tak charkały na mnie. Bardzo to było dziwne i ciągle chciały tylko jeść. Nie miałam z nimi dobrej relacji z kotami, więc niestety bardzo unikałam takich kontaktów ze zwierzętami po prostu ze strachu. Byłam zmuszona podczas jednej sesji zdjęciowej do spozowania z gęsią. I bardzo lubię gęsi, ale z daleka, jak je oglądam, to mi się podobają, jak mam być blisko i trzymać ci gęś, to mówię, nie. Jeszcze mnie dziobnie i głowę mi oddziobie. No to tego nie wiedzieliśmy o Sanach, że bardzo kocha zwierzęta, ale w pewnej odległości. Tak, odległości bardzo mi się podobają zwierzęta, piękne. No. Wiemy, że Sanach ma różne oblicza i wcielenia. Wiemy, że w bajkowej swojej opowieści muzycznej chyba jesteś w kilku miejscach naraz. Zapraszasz na scenę wspaniałych gości. Znamy Sanach smutną, znamy Sanach z Królowej Dram, znamy Sanach bardzo dancingową, z przebojami Dancing Queen podczas trasy dancingowej. Znamy Sanach w kolejnym wcieleniu z siostrami Grabowskimi. Tak. Siostry Grabowskie, no myślę, że mają potencjał jakiś malutki. Coś tam się dzieje, debiutują, bardzo fajnie im idzie, dużo mają pomysłów i w tym roku myślę, że jakiś duży projekt się szykuje Grabowskich, sióstr. Siostr Grabowskich. Tak. Słuchaj, a
No rozumiem, że ty jesteś jedną z sióstr Grabowskich, jesteś Zuzią. Ja jestem ich koleżanką. Aha, koleżanką jesteś, rozumiem. Tak, jestem ich koleżanką. Dobry mamy kontakt, najlepszą kontakt właśnie z Zuzanną, taką w długich lokach, tak w włosach długich. I Irena jest tam jeszcze, jest Cecylia. Irenę też znamy, tak? Z poprzednich muzycznych wcieleń, chyba tej drugiej siostry Zuzanny, tak mi się wydaje. Cecylii nie poznaliśmy. Cecylia, tak, ona jest bardzo taka zafiksowana na punkcie różnych instrumentów, dużo gra, dużo śpiewa, lubi bardzo muzyczne takie eksperymenty, dużo ma takich fajnych pomysłów właśnie muzycznych i myślę, że jest taką kreizolką. A gdybyś miała tak zastanowić się teraz, bo jesteś koleżanką sióstr Grabowskich, do której ci jest najbliżej? Myślę, tak wewnętrznie? Jestem każdą osobna po trochu. W każdej znajduję cząstkę siebie. Krejzolka? Trochę krejzolka, trochę zestresowana Irenka i trochę taka tańcząca, uśmiechająca się, nie wiem, Zuzanna. Ciężko mi ją opisać. Ona jest też najbardziej odważna, Zuzanna. Irenka to jest taka nieśmiała, co ciągle wątpi w swoją wartość, a Cecylia, no trochę ma, wrzuca na luz często. Czy czasami zdarza się, że siostry Grabowskie mogą być takim bezpiecznym światem jak muzykoterapia? Że jak coś się tobie nie udaje? Z czym masz problem? Masz ogromne radości, jak każdy z nas? To przerzucasz je na te swoje koleżanki? Jak mam jakąś słabszą piosenkę, to oddaję siostrom Grabowskim. No, wydaje mi się, że to jest taki szalony projekt dla mnie, który pozwala mi też na taką jeszcze większą swobodę muzyczną. Mam ochotę dużo właśnie eksperymentować w tym świecie sióstr Grabowskich. Robię tam, piszę nawet teksty w sposób, w jaki bym nie pisała jako Zuzia, ja, w sensie Sanach. Tak. Mam jedno bardzo ważne pytanie. Co znaczy siupapam? Siupapam, 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 siupapam. To jest po prostu fajny, to jest po prostu siupapam. Każdy interpretuje to na swój sposób. Czy siupapam to jest takie, na przykład, ja to tak interpretuję, siupapam to jest takie łatwe, lekkie zrobienie czegoś, tak siup, z radością, a na początku wydawało się to trudne. O, bardzo piękne. To jestem ciekawa, jak inni odbierają to siupapam. Chyba nigdy o tym nie myślałam w ten sposób. Siupapam, zaraz do was wracamy. Szybciuteńko. Zbliżyliśmy się do koneksji rodzinnych, do sióstr Grabowskich, do twoich bardzo zaprzyjaźnionych koleżanek. No, myślę, że jesteś z nimi tak... Przepraszam, o też. Chrypka, kółaczek. Kółaczek, tak. Jesteś z nimi tak zaprzyjaźniona, że prawie jesteś jak rodzina. W trasie koncertowej prawie cię nie ma w domu. Na szczęście koncertujesz ze Stanem. Ze Stanem. Powiedz mi, czy to już jest tak, że ze Stanem jesteście w trasie koncertowej i to jest wasz drugi dom? Na pewno tak. Ja bez mojego Stana się nie ruszam. Bardzo mi jest też ciężko. On mi dodaje otuchy, ale też czuję się pewniejsza siebie, jak mam go obok. Jest mi dużo raźniej i jest on bardzo ważną osobą dla mnie w trasie, zwłaszcza, że myślę, że dużo większą też przyjemność mam z tych wyjazdów. Czuję się z nim. Stan jest gitarzystą. Tak. Stan towarzyszy ci na trasie dancingowej. Stan jest też muzykiem i aktorem podczas trasy poezyjnej i koncertów. Tak. Konduktorem jest. Czy on cię czasami sprawdza i pilnuje? Czy to jest tak, że raczej jesteście na zasadach stricte partnerskich? Na pewno pilnuję tak, żebym za bardzo nie... Chociaż właśnie to jest przyjemne, że ja mogę bujać w obłokach, a on mnie trochę na ziemię sprowadza, co też jest mi potrzebne, więc na pewno się tak to fajnie dopełniam i potrzebuję tego. Stan powiedział mi kiedyś w sekrecie,
powiedz Zuzi, że czegoś nie może zrobić, to na pewno to zrobi. Jesteś, tak. Jesteś przekorna, czy ciebie to po prostu korci, żeby to zrobić i dotknąć? Ja po prostu nie wiem, co się dzieje. Jak ktoś mi powie, żebym nie mówiła właśnie o moich problemach żołądkowych na koncercie, to właśnie spodziewam się, że to powiem tego wieczoru, chociaż wcale nie chcę. Więc po prostu moja głowa tak działa, mój mózg, coś dziwnego się wtedy ze mną dzieje i nie do końca mam na to wpływ. Trochę to niepokojące, szczerze mówiąc. No, powiem, że to jest taki element tej Cecylii, krejzolki w tobie. Teraz się odzywa. Tak. Bardzo się tego boję. Właśnie na koncertach, że coś palne. No, ale tak musi być. No, tylko wtedy muszę liczyć na... No, ale to jest odważna chyba twoja cecha. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Pamiętasz jakieś swoje takie zabronione, ale jednak zrobione? Coś? No właśnie, nie wiem, czy to wypada powiedzieć w radiu, ale przez ogórkową na przykład miałam różne takie dziwne rzeczy dziejące się w żołądku moim i zaczęłam o tym opowiadać i no właśnie trochę, to było zresztą w Krakowie, a ja uwielbiam krakowską publiczność, więc ja zawsze się czuję przy nich tak swobodnie i że ja czuję się, jakbym rozmawiała właśnie z przyjaciółmi, że mogę powiedzieć o wszystkim, co mi w duszy gra, no i czasem mnie to prowadzi w takie dziwne tematy, które wcale nie chcę poruszać, ale się uśmiechają, się bardzo miło reagują, więc lecę dalej i trochę potem żałuję, ale wcale nie żałuję. Więc... Kiedy obserwujemy Sanach na koncertach, kiedy obserwujemy Sanach w wizualizacjach na koncertach, Sanach gotuje, ale tak naprawdę w domu to się odbywa u ciebie gotowanie? Uwielbiasz gotować? Kocham bo wiemy, gotować. Że uwielbiasz jeść. Uwielbiam też jeść. I wszyscy ci tego zazdroszczą. Jesz wszystko, a masz sylwetkę idealnie odpowiadającą każdemu z nas, bo to jest najważniejsze, żeby dobrze się czuć w swoim ciele. I tak myślę, że jest. Natomiast gotujesz? Gotuję. Kocham gotować. Bardzo lubię takie... Kocham kapustkę gotowaną ostatnio. Nawet zamrażam sobie tę kapustkę, żeby w każdym momencie móc sobie ją rozmrozić. Masz jakieś przepisowe swoje, popisowe danie na niedzielny obiad? Kocham robić zapiekankę makaronową z tujczykiem. To jest moja jedna z ulubionych rzeczy. Ja właśnie jestem taką fanką makaronu, że... No niestety, no, mam ochotę jeść codziennie i no, dużo, dużo jemy. Kocham muszle makaronowe i robić farsz do tych muszli, ale też kocham kopytka ze szpinakiem, takie zielone kopytka. Ale sama rolujesz to ciasto tak, z mąki? Tak, bardzo. Oczywiście jest taka maszyna, której nazwy oczywiście nie wypowiem, ponieważ ty nie chcę za dużo po prostu o tym mówiłam, ale uwielbiam i kocham. Czy mogę powiedzieć? A tak, taka maszyna termomaszyna. Termomaszyna. Odkąd masz termomaszynę, gotowanie stało się prostsze. I tak, ta maszyna no, wywróciła mój świat kuchenny do góry nogami. Czuję, że jest naprawdę moim wielkim przyjacielem w kuchni. Właśnie tak, termomaszyna. I tam jest pyszne przepisy tam są, właśnie naprawdę polecam kopytka szpinakowe, bardzo szybko się robi, ja to robię w 15 minut, naprawdę. Rozmawiamy o Sanach, której nie znamy, bo jest taka okazja bardzo wyjątkowa, majowa. Jeszcze nie myślimy o wakacjach, jeszcze nie myślimy o szalonej majówce, bo ciągle Sanach jest w trasie majowej, jak można się domyślać. Natomiast jest jeden element, który jest niezaprzeczalnie związany z Sanach, ty tworzysz modę. Jeżeli ktokolwiek pomyślał, że kilka lat temu jakaś piękna dziewczyna będzie starała się przekonać ludzi do mody retro, a potem pojawiły się kapelutki i kowbojki i modę na country. Nie wiem, czy wiesz, ale Beyoncé usłyszała ciebie na stadionach. Tak myślałam. I powiedziała, kurczę, ta młoda ma rację, wiesz? I muszę nagrać płytę country. No to właśnie, tak myślałam. No tak to jest. No. Mamy kontakt, ona często się mnie radzi. Gadacie nie czasami po prostu. Tak. Na pewno emocjonalnie i muzycznie. Czy twoje pomysły na kreację to są twoje pomysły i to jest moda? Bo wiesz, pokazywanie na scenie
To są piękne pantalony, które nosiły nasze babcie. O, kocham jeszcze te nie tak dawno. To jest jak rewolucja dla młodych odbiorców twoich. Właśnie ciekawe, czy ktoś tak jeszcze chodzi. Te w tych pantalonach, one są tak wygodne i bardzo przewiewne. Naprawdę oddycha ten materiał. To jest bardzo dobry materiał. I też fajnie, bo my sobie podczepiliśmy takie... Właśnie Monia, nie bo ja tego nie podklejałam, ale Monia i Ewa, takie moje bliskie, właśnie, nie wiem jak powiedzieć... Przyjaciółki. Opiekunki. Nie chcę mówić, że menadżerki, bo tak to brzmi, jakbyśmy nie miały bliskie. Mamy bardzo bliską relację i one siedziały kilka godzin, podklejały te diamenciki do pantalonów. No i teraz się mienią jeszcze na dancingach pantalony, więc one są i przewiewne, i wygodne, i jeszcze do tego świecące. No więc wszystko w jednym. Sukienki w stylu retro, pantalony. Kiedyś pamiętam taką sytuację w sklepie, w galerii, nie powiem jakiej. Mamo, ja bym chciała taką sukienkę jak Sanach. Ale dziecko, ale nie ma takich. Są w twoim sklepie. To jest moda naturalna, która wypływa z ciebie? Taki pomysł na to, żeby to pokazać? Ja się po prostu najlepiej czuję w takich klimatach, takich sukieneczkach za kolanko albo przed kolanko, w jakichś uroczych właśnie haftach, na koszulach, kołnierzyki. Ja to wszystko bardzo lubię i tutaj to jest taka część w sobie mojej pracy, którą ja w ogóle czuję, że nie jest praca, nawet nic nie muszę wymyślać, tylko... Mam takie w głowie już swoje ukochane kreacje, które chciałabym założyć, czy to na koncert, czy do teledysku, czy na jakąś sesję zdjęciową. No, to są takie moje ukochane kreacje. I tutaj to jest bardzo łatwe, jeśli o to chodzi. I wydaje mi się, że też jest dużo super, bardzo utalentowanych też kreacowych, które miałam szansę poznać. One są fenomenalne. No i to jak szybko tworzą takie sukienki, to mnie zawsze tu zachwyca i jest w szoku. I one robią to tak od serca. No, pani Gaston na przykład szyje suknię ślubną, ale też piękne sukienki na tę trasę uszyła. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jestem też ogromnie wdzięczna za to, za ten czas, bo to jest czasem nawet nocami musiała tam po prostu szyć sukienki. Nie ma takiej możliwości, że stworzysz linię mody Sanach albo, nie wiem, Irenka? No ciekawe, czy ktoś by tak chciał się ubierać. Może by było trochę chętnych, bo ja jestem chętna. Ja z wielką chęcią. Mamy drugą deklarację. Oprócz dubbingowania, oprócz tego, że Sanach może ewentualnie kiedyś będzie aktorką, może ewentualnie będzie tworzyła swoją własną linię mody. Tych może jest dużo dzisiaj. Może. Może, tak. Jeżeli możemy, bo możemy, wszystko dzisiaj możemy razem z Sanach, bo temat pojawia się komponowanie i praca. I praca czy w domu, czy nie. To chciałem zapytać, bo pamiętam, że kiedy pojawiały się twoje momenty, gdzie zatopiłaś się w poezję, nosiłaś w torebeczce tomik z poezjami i tworzyłaś poezję. Teraz w czasie trasy koncertowej trwającej mówisz, że wydasz nie jedną, nie dwie, a może cztery płyty. Czy ty masz przygotowane już cztery płyty w szufladzie, w sypialni, tak jak Prince? Bo Prince zawsze mówił, ja wstaję z łóżka, idę do mojej szuflady, do mojego sejfu, wyciągam i tam jest cała gotowa płyta. I takich płyt mam 12. Ty masz taką szufladę w sypialni z gotowymi płytami? Mam, na pewno moja szuflada pęka w szwach. Jeśli chodzi o moją szufladę, to naprawdę dużo mam tam rzeczy takich, których jeszcze nigdy nie pokazałam i nawet nie mam w planach jeszcze ich pokazać, więc tam jest jeszcze tego dużo. A na płytach jest trochę rzeczy z szuflady, a trochę też utworów, które powstały w ogóle spontanicznie przez te miesiące w trasie albo chwilę przed trasą, więc okazuje się, że nawet te najświeższe rzeczy, które nie spodziewałam się nawet, że tak powstaną z dnia na dzień tak szybko, nawet jak nie mam mnie w domu i jakiś pomysł mi wpadnie do głowy, to,
to na szybko staram się nagrać, jak tylko przyjeżdżam do Warszawy, żeby wpaść do studia i nagrać taką piosenkę. To nigdy nie wiadomo, kiedy to przyjdzie, więc te nie płyty... masz czasu wyznaczonego, jak nie jesteś w trasie. Od poniedziałku do piątku Sanach komponuje między 9 a 12. Nie. Chociaż chciałabym tak mieć, ale nie mam taki. I rzeczywiście moja płyta, która się zbliża już niedługo, może zobaczy światło dzienne, to jest płyta, która się składa i z piosenek z mojej szuflady, które są starsze troszkę, tak, ale też składa się z piosenek, które powstały bardzo, bardzo spontanicznie przez ostatnie miesiące. Tak, w ostatnich miesiącach, więc to nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie do mnie piosenka. Gdzieś tam sobie fruwa i przychodzi do mnie i ja tylko muszę ją zaśpiewać i tak to właśnie wygląda u mnie. No. Czyli ten proces twórczy jest ciągły tak naprawdę. Tak, cały czas to się dzieje i mam już drugą płytę rzeczywiście w szufladzie gotową. Jest trochę za duża, więc wydaje mi się, że trochę z niej przejdzie na kolejną. Żebyście byli na bieżąco. Pierwsza ta płyta, która ma się ukazać, jest już prawie gotowa, a teraz Sanach mówi, że ma też już drugą płytę gotową. Tak, ona czeka na swój moment. Po prostu teraz tyle się dzieje, że ona jest w szufladzie, sobie czeka i jeszcze myślę, że cząstkę z tej płyty gotowej zabiorę, ukradnę troszkę na kolejną. To by się bardzo pięknie wszystko sklei, więc na tę kolejną też mam pomysł i jest jakby ciągle w procesie twórczym ta płyta kolejna i jeszcze kolejna, więc też tak do połowy ją mam zrobioną, więc to wszystko się dzieje, tylko po prostu czasu mało. Proszę troszkę poczekać i na pewno wszyscy będziemy zaskoczeni. Trudno w dzisiejszej bardzo majowej audycji w Sanach nie zapytać o wsparcie. Szalone wsparcie, które pojawiło się dla maturzystów razem z twoim śpiewającym Pitagorasem i Inwokacją. Na pewno teraz nas słuchają i chcieliby się dowiedzieć, jak było u ciebie na maturze. Oj, tego się nie spodziewałam. Całkiem nieźle mi polski poszedł. Tego się w ogóle nie spodziewałam, że tak polski. Chyba najlepiej właśnie z podstawowych tych, bo polski, angielski. A pamiętasz, z czego pisałaś? Nie pamiętam już. Ale poszedł dobrze. Dobrze, bardzo. Angielski, matematyka. Bardzo się bałam matematyki. Ja też dobrze poszło. Wszystko było tak wiele podobnie, jeśli chodzi o wyniki. Nie będę się chwalić, bo potem będą nagłówki, że słabo mi. Dla mnie to był sukces. Więc nie będę mówić ile. W skali od 2 do 5 bardzo dobrze. Myślę, że tak. Mhm. Powiedziałabym, że piątka z minusem. Nie, czwórka z plus. Czwórka. Może piątka z dwoma minusami. Bo wolę z trzema minusami. Czy miałaś jakiś... czy jesteś humanistką, czy bardziej byłaś taka trochę humanistyczna, trochę ścisła? Ja to nawet nie wiem. Nie wiem, myślę, że po prostu raz mi dobrze szło. Jak się wkręciła matematyka, to nawet mi matematyka wychodziła, ale później bardzo, bo ja mam bardzo słabą pamięć, myślę, że tak krótko... To jest niemożliwe, to jest nieprawda. Osoba, która śpiewa 28 piosenek z głowy, to nie może być słaba pamięć. Ja właśnie gubię się, jeśli chodzi o rzeczy, które mam pamiętać, ale jak miałam w szkole dużo takich zajęć muzycznych, przedmiotów muzycznych, na przykład harmonia, to było dla mnie coś, co byłam tak wciągnięta, tak mi się podobał ten przedmiot. Chodziło o to, że miałam linię melodyczną, musiałam ją zharmonizować, tam akordy, to w ogóle tam wszystko podopisywać i pamiętam, że właśnie z tego zdawałam później dyplom właśnie w liceum, w trzecim liceum i to była moja ulubiona rzecz. Bardzo przyjemny egzamin, cudowni nauczyciele. I to wspominam najlepiej. Nawet już nie pamiętam tych polskich, angielskich matematyk. A harmonia to jest coś takiego jak puzzle, które trzeba wokół linii melodycznej poukładać, żeby do siebie pasowały? Takie zagadki, tak jak ja muszę rozszyfrować, jak krzyżówka, trochę w tym stylu, może jak sudoku, albo troszeczkę tam jest z matematyki, troszeczkę właśnie z takiego myśleń, dużo trzeba zasad zapamiętać, takich właśnie z harmonii, które się trzeba nauczyć wcześniej, ale to była dla mnie czysta przyjemność, więc ja takie rzeczy lubiłam zapamiętywać, ale później, przez to, że ta pamięć u mnie trochę tak, no muszę o nią dbać, muszę też sobie często powtarzać, to niestety o tych zasadach łatwo zapomnieć. Trzeba to pielęgnować po prostu. Mamy dla was bardzo poważną niespodziankę,
bo za chwilę przystępujecie do najważniejszego egzaminu w swoim życiu, maturzyści. Czy ty byś im dała jakąś dobrą radę, jeżeli oni zaraz siadają do polskiego? Do pisania polskiego. Co byś mogła radzić maturzystom? Zjedzcie coś przed, bo najgorzej jak wam będzie burczeć brzuchu, to nie można się skupić. To ja tak miałam. Nie można się skupić wtedy na egzaminie, bo jest taka cisza. Czasem okno jest otwarte i ptaszki ćwierkają też lepiej, ale jak burczy w brzuchu, to jest najgorsza rzecz. Więc pamiętajcie o jedzeniu i piszcie od serca na spokojnie, bo okazuje się, że czasu jest naprawdę strasznie dużo. Naprawdę dużo. Na matematyce pamiętam, że tego czasu jakoś mało było dla mnie, ale polski był bardzo miły i nic dwa razy się nie zdarza. To jest coś, co... Ale pamiętajcie, że można zawsze też właśnie napisać znów. To się może powtórzyć, więc to, że się raz nie uda, to nie znaczy, że się nie powtórzy jeszcze, że można powtórzyć. I wtedy się świat nie zawali. Tak, nie zawali się. To nie jest koniec świata, tak. Może się dwa razy zdarzyć, albo trzy, cztery. Z takim sanachowym podejściem do matury, maturę macie w kieszeni. Nic dwa razy się nie zdarza, ale czy były u ciebie momenty, które byś chciała, żeby się powtórzyły? Och, myślę, że koncert na stadionie to jest coś, co chciałabym powtarzać do końca życia. Oczywiście wydaje mi się, że to nie jest możliwe i że to było mi dane tak, no żeby przeżyć raz w życiu, mieć takie szczęście, co jest wystarczająca nagroda dla mnie, ale na pewno będę za tym tęsknić, za tym uczuciem i wiersz Smutno mi Boże, hymn słowackiego wyśpiewany gdzieś tam wysoko, właśnie na wysokości tych trybun dalekich i to było coś niesamowite, to będzie coś, co będę pamiętać do końca życia na pewno, więc stadion jest czymś, co na pewno chciałabym powtórzyć i no jest to nieosiągalne dla mnie, ale myślę, że będzie mi to chodzić po głowie. A kolejna rzecz to myślę, że takie no niekończące się po prostu płyty w moim życiu. To jest coś, o czym też marzę, żeby tych płyt było dużo, piosenek było dużo, żeby ta ekscytacja w robieniu muzyki, w tworzeniu, żeby nie opuszczała mnie. Tworzenie, muzyka, pasja. Koncertowanie, muzyka, pasja. To by Sana chciała ciągle powtarzać. Masz jakiś moment w życiu, który byś chciała, żeby się powtórzył poza muzyką? Miesiąc miodowy. To był prawdziwy miesiąc miodowy? To były dwa tygodnie i dwa dni miesiąca miodowego. Było tak fajnie. Piaseczek, motylki, inny świat. Ale zupełnie w ciszy, tak odpoczywasz. Oj, w ciszy, oj, to była taka cisza, to była cisza w ogóle ze snów. To był sen, prawdziwy sen we śnie. Sen we śnie podczas prawie miesiąca miodowego. Chciałem zapytać, czy to jest bardziej ustronna rzecz, gdy odpoczywasz? Kiedy nie ma nikogo, bo jesteś na co dzień otoczona mnóstwo fanów wokół ciebie, które jest ludzi, którzy chcą cię poznać, ludzie w pracy. Kiedy odpoczywasz i w miesiącu miodowym, to jest odosobnienie, ty i stan. Tak, to jest coś, o czym zapominam często, żeby sobie właśnie taki urlop nawet wcześniej zaplanować, bo potem się okazuje, że jest tyle rzeczy do zrobienia, że nawet nie ma czasu na to. Ja od stadionów właściwie nie miałam takiego urlopu, więc już sobie wpisałam w kalendarz, taki czas na odpoczynek mam i muszę o tym pamiętać, żeby właśnie naładować baterię, bo czasem czuję, że jestem troszkę zmęczona, chociaż jakby nie mam na co narzekać, bo naprawdę zmęczenie odchodzi, kiedy tylko widzę właśnie moich cudownych fanów, albo kiedy powstaje kolejna piosenka, która mi się podoba i mnie tak dotyka. To jest dla mnie coś bardzo pięknego, co sprawia, że zapominam o tym, że muszę odpoczywać. No więc a w odpoczywaniu Sanach domowa odpoczywa? Czyta książki, słucha muzykę? Tak, to ojejku, to bardzo lubię. Najbardziej chyba odpoczywam
jak wychodzę na dwór do mojego ogródka, mam taki mały ogródek i właśnie tam sobie jem kanapkę i piję kawę i słucham szumu drzew i jak ptaszki ćwierkają, to też tak mnie zachwyca. No, to jest moja ulubiona rzecz. To jest chyba ta sytuacja, to jest rzecz, top 3 w moim życiu. Tak, tak. Jest kanapka, kawa, ogródek, ćwierkające ptaki. Zapach tych kwiatów, no kocham. To ten jest moment. Tak. Top 3. A, tak. A drugie miejsce? Właśnie jeszcze nie myślałam. To z takich rzeczy szczęśliwych w życiu moim, muszę powiedzieć, że naprawdę strasznie lubię to uczucie. W sumie to nie będzie nic zaskakującego, ale jak powstanie piosenka, która mnie dotyka, no, to jest tak, że ja piszę bardzo dużo piosenek, ale każda mnie na swój sposób dotyka. Ale jak trafi się taka jedna na właśnie, nie wiem, na 100, która sprawi, że mam ochotę jej słuchać cały czas, tak, całą noc, nawet nie mogę spać, chcę ciągle być blisko tej piosenki, tych dźwięków, to sprawia, że jestem najszczęśliwsza w ogóle. Która piosenka ostatnio cię najbardziej twoja dotknęła? Bo jeżeli cię dotyka, to na pewno jest częścią ciebie, twojej historii. To myślę, że ona jeszcze niestety nie ujrzała światła dziennego. Ale jest to właśnie taka piosenka o pasztecie. I o barszczu, ona mnie bardzo dotknęła. Coś mi się wydaje, że mamy zapowiedź jakiejś nowej kompozycji, która za chwilę się pojawi. I tego się trzymamy. Tak. O pasztecie i o barszczu. Pysznie się zapowiada. Kiedy się komponuje i kiedy się przeżywa dzisiaj w tym majowym bardzo spotkaniu z Sanach jej opowieści domowe, jak przeżywa fantastyczne, niepowtarzalne momenty takie ze snu. O miesiącu miodowym już wiemy o kanapce i o śpiewających ptakach. To czy Sanach jest zainspirowana jakąś inną muzyką? Czego słuchasz na co dzień? Ostatnio słucham bardzo dużo Toma Odela. Uwielbiam Toma Odela. Akurat kiedy grał na Torwarze, to miałam koncert, więc nie mogłam wpaść, a to jest moje marzenie, pójść na jego koncert. I ostatnio właśnie w sumie z piosenek widzę w ogóle, no, zagranicznych czy polskich, czuję, że najbardziej dotykają mnie takie spokojne, nawet nie te, które sprawiają, że chce mi się tańczyć, śmiać, tylko właśnie takie bardzo melancholijne, nostalgiczne, to do takich mnie dzisiaj ciągnie i to model jest idealny na te moje nastroje, więc tak, to model. Facet z fortepianem byłby dla mnie parą. Tak mi się skojarzyło. Facet z gitarą byłby dla mnie parą, ale facet z gitarą, no to już jest twój stan i ci towarzyszy niezmiennie. Czy to jest tak w procesie komponowania? Chciałem jeszcze to... Pamiętam, jak opowiadałaś kiedyś, że do przeboju potrzebne są dwie rzeczy, czyli jakieś winko, najlepiej nastrój podły, czyli smutny, i wtedy powstają te emocje i wtedy może powstaje przebój. Czy te emocje są teraz te same, kiedy się pojawiają u ciebie rzeczy, które chcesz opisać? No, może nie zawsze to winko, chociaż czasem pomaga, ale bym powiedziała, że właśnie ostatnio, będę się powtarzać, ale naprawdę szum drzew, nawet jak pan za płotem piłuje drewno, właśnie jakieś tam deseczki, coś tam, to wtedy to mnie bardzo, bardzo uspokaja i też inspiruje. Mam wrażenie, że takie rzeczy dookoła, które się dzieją, mnie inspirują dzisiaj najbardziej. Takie dźwięki nawet, które usłyszę, jakiś dziwny instrument, albo to rzeczywiście jest coś, co sprawia, że chce mi się pisać po prostu piosenki. I no, nigdy nie wiadomo, kiedy do mnie przyjdzie. Nigdy nie wiadomo, w trasie często to się może wydarzyć, bo nie muszę być wtedy pianinka za sobą, tylko coś usłyszę, albo nawet obejrzę serial i jakiś dźwięk tam, albo właśnie piosenkę usłyszę, która mnie tak zainspiruje, no to wtedy rzeczywiście to sprawia, że mam ochotę pisać po prostu.
Więc już może nie winko i nie smutny nastrój, tylko dużo jeszcze innych rzeczy się pojawia. Czasem winko... O tych rzeczach wie tylko artysta. I trzeba je usłyszeć. Wracając do twojej formy, formy i kondycji, wiesz, to jest taka bardzo interesująca wszystkich sytuacja. Słynny rajder artystów. Tam są zapisane takie rzeczy w tym rajderze. Podobno, nie wiem. Moim? Nie widziałem, nie byłem. Nie, no różnych, wiesz, artystów. Beyoncé, różowe papiery toaletowe. Różne są tam dziwne rzeczy. Mogę się domyślać, że w twoim rajderze na przykład może być Orbitrek. Nie. Nie. A co jest ciekawego w twoim rajderze? No właśnie tak... Czy muszę coś dopisać ciekawego? Rajder koncertowy, czyli organizator, który organizuje twoje koncerty, no musi spełnić, żeby artysta poczuł się dobrze. I kiedyś miałam taką piłkę, na której siadałam i skakałam. Piłka relaksująca. Tak, ona była bardzo fajna, ale potem o niej zapomniałam, jakoś mi się już nie chciało. I rzeczywiście ona jeździła z nami chyba przez całą trasę Kolońska, nie, przez Ucztę, o. Na Uczcie, na trasie Uczta pamiętam, że tak odbijałam się wtedy od ziemi. Było bardzo miło. A dzisiaj tak muszę powiedzieć, że no chyba nie mam takich dziwnych rzeczy. Miałam, pamiętam, na stadionach dużo burgerów. Bardzo chciałam mieć dużo takiego jedzenia, o którym marzyłam, żeby zjeść przed koncertem albo po, bo tak rzadko mi dobrze tak wchodzi jedzenie przed koncertem, a tutaj właśnie potrzebowałam dużo siły i ja muszę mieć dużo frytek, burgerów, nuggetsów. No i rzeczywiście nawet na tej trasie jeździły z nami, ale potem uznałam, że 20 parę koncertów do zagrania to... Jak te burgery będę jadła na każdym koncercie, to czyli może być ciężko. Nieprawdą jest, że musisz z sobą być w pobliżu jakiś basen, bo lubisz pływać i się relaksować. Kocham basen, ale nie mamy. A mógłby być. Muszę coś dopisać szalonego. Hipopotam jeździ taki pluszak z nami, ale to był prezent akurat od takiej ekipy naszej kochanej, która z nami jeździ właśnie koncertowej, ale nie mam takich szalonych rzeczy, co... Lubisz pływać? Pierwszy raz to usłyszałem. Bardzo, bardzo lubię pływać. Żabką, kraulem potrafisz na plecach? Kocham. Wszystkie na plecach, style? Tak, chociaż mi się zatykają często uszy i mam także wolę nie nurkować, ale jak już zanurkuję, to potem już dużo pływam pod wodą. I kocham też pływać tak bardzo głęboko. Robisz te scuba diving, to się nazywa, tak? Z butlą. A, z butlą. Z butlą. No to chyba coś diving, nie? Scuba diving, właśnie to. Aha. I to bardzo polubiłam, bardzo. Trochę mnie bolało. Naprawdę nurkujesz z butlą? Na raz w życiu to robiłam. To było super. Pod wodą? Tak, byłam na 10 metrów pod wodą byłam. Nie wiem, czy to jest jakoś bardzo głęboko, chyba nie, ale to było przepiękne. I widziałam rafy koralowe, widziałam rybki, no marzenie, zupełnie inny świat. I myślałam o tym, że może kiedyś zamieszkać pod wodą. Że to może kolejne moje marzenie by było to. Naprawdę to jest odjazd. Polecam wszystkim. Czy masz już plany wakacyjne? I jak one mogą wyglądać? Idealne wakacje w Stanach. Ten mój urlop to... Ja wiem, jak bym chciała, żeby wyglądał. Niewiele potrzebuję. Potrzebuję tylko piasku, plaży, wody. I słońca. I więcej nie potrzebuję. O, to jest mój wymarzony wyjazd. Właśnie za chwilę będę chyba wyjeżdżać na urlop. No to tam będę mogła tego doświadczyć. I to jest moje wielkie marzenie dzisiaj. Siedmiogwiazdkowy hotel do tego. No, nie musi być. Tylko żeby był ten piaseczek, to mi wystarczy. No i słońce. Dużo słońca, tak. I jeszcze do tego jeden stan? Dokładnie to. Tak, i więcej nie potrzebuję. No. Jeden stan mąż i... Czy Sana czyta książki? Ostatnio czytam, ale... wszyscy się w sumie może mogą trochę zdziwić, bo czytam, ale nie takie jakieś drama. Czytałam Annę Kareninę, ale już drugi raz jakoś nie dokończyłam jej za drugim razem, bo się wciągnęłam w kolejną książkę. Bardzo, bardzo piękna książka, polecam wszystkim artystom, którzy tworzą. Rick Rubin napisał Akt twórczy. To jest książka w
w ogóle o procesie twórczym, o szukaniu inspiracji, o tym, jak tak się zwracam do kamery. To jest, wydaje mi się, że bardzo, bardzo piękna książka do przeczytania, jak ktoś właśnie szuka motywacji do pracy, albo właśnie może odczuwa jakąś blokadę twórczą, albo potrzebuje, żeby ktoś właśnie z dużym doświadczeniem mówił o tym, jak on widzi ten cały proces twórczy, co jest dla niego ważne, co, na co zwracać uwagę, to naprawdę polecam i to tak pomaga. To jest książka, którą czytam właściwie w trasie cały czas. Ale jeżeli mówimy o tym samym Ricku Rubinie, który był bardzo słynnym, genialnym producentem dokładnie, muzycznym. Dokładnie, to jest ten, tak, to kultowym wręcz. To jest ten Rick Rubin, który stworzył połączenie w jednym nagraniu Aerosmith, rapu z muzyką rockową i ma na swoich szalonych pomysłach muzycznych, no topowe pomysły. Jest polecamy. Genialny, naprawdę genialny i tak mnie zainspirował, że jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje takich słów, inspiracji albo w ogóle pomyślenia o tym, co się tworzy, jak chce się tworzyć, to ten pan to jest geniusz, genialny pan. Więc tak, polecam. Jak rozmawiamy o tych geniuszach, to wiesz, że twój obraz w social mediach jest po prostu tak idealny, z którym wszyscy się zderzają i mówią, że to jest dziewczyna przeznaczona do radości, do szczęścia i do komponowania i do sukcesu. Oj, ciekawe, że to mówisz, bo w ogóle tego nie czuję. Ale tak bardzo mi miło. Królowa dram jest pokazana u ciebie w twoim życiu w piosenkach. Nikt nie zna nieuśmiechniętej Zuzi. Tak, ja się tak uśmiecham, zwłaszcza jak się stresuję, to się dużo uśmiecham. Tak, to rzeczywiście bardzo lubię się uśmiechać, chociaż myślę, że ten stan, mógłby powiedzieć, że widzi mnie często nieuśmiechniętą. Nie wierzę. I to się zdarza. To się zdarza się? Bardzo często. Ty potrafisz być wkurzona i groźna w domu? Tak? Niestety nie? Właśnie myślę, że Staś może dużo więcej o tym powiedzieć. Na szczęście nie ma go tutaj, więc tak, ja się uśmiecham, jestem bardzo spokojna, bardzo w tym muzycznym, bardzo muzycznym, artystycznym duecie nie wyobrażam sobie, że macie ciche dni, bo one chyba są wypełnione muzyką. Tak, ciche dni to nie jest nasz świat. Myślę, że nie. Ale tak, muzyka cały czas gra. Tak, u nas w domu cały czas jest muzyka. To jest super. Albo Staś śpiewa, albo ja, albo on gra, albo ja gram. Tak cały czas tylko na zmianę. No. Czy social media są dla ciebie oknem na świat, czy to jest rzecz stresująca? Czytasz komentarze? Bo nie wszyscy fani na pewno są zadowoleni z każdego koncertu, albo piosenki, albo... No, taki jest dzisiejszy świat. Czytam, że, niestety. Że czytasz, niestety. Tak, ale ostatnio przestałam i zaraz pewnie znowu wrócę do tego. No niestety to jest coś, co mi będzie towarzyszyć, ale na szczęście widzę głównie takie miłe komentarze, więc tak, nie skupiam się na tych złych, staram się pamiętać zawsze o tych miłych. Mam bardzo, bardzo dużo wsparcia od takich bliskich fanów, nawet których już kojarzę z widzenia. I często ich widzę właśnie na trasie bajkowej, widzę ich często i mi to bardzo pomaga, że są. Jesteś człowiekiem, artystą, który jest odporny na krytykę. No nie wiem, no dużo miałam takich dni smutku. Tak, dni smutnych, po prostu nie umiałam sobie z tym poradzić, ale to chyba to, że mam tak blisko rodzinę i Stana, to mi bardzo pomaga. To ich wsparcie to jest coś, co mi dodaje właśnie odwagi i pociesza mnie. Bliskość jest twoją obroną na hejt w sieci. No, to jest rzecz, która nam będzie towarzyszyła w momencie, kiedy pojawił się w ogóle internet. Bo ludzie, którzy hejtują, mają łatwość w hejtowaniu, dlatego że ich nie widać. No, tam naprawdę każdy się może wypowiedzieć i staram się po prostu, nawet jeżeli zaczynam czytać, to stopować się i nie wkręcać się w to i też mieć do tego dystans. Więc to jest mój cel, ale nie zawsze się udaje.
To jest ten moment, kiedy dziękujemy za wyjątkową majówkę bliską w Stanach, której jeszcze nie przeżywaliśmy, ale musimy ją skończyć, tak sobie wymyśliłem, taką nadzieją, nie ostatnią nadzieją, że za niedługo są nowe, premierowe twoje wykonania. Tak. Które niebawem. Niebawem. Za niedługo? Właściwie to już wiadomo kiedy. Tak, bo już ogłosiliśmy. Aha. Tak, za chwilę będzie bardzo, bardzo dużo nowych utworów i nie mogę się doczekać reakcji. Mam nadzieję, że się spodobają. Mam nadzieję, że to nie będzie żadne rozczarowanie i że ciągle będzie to coś, co będzie towarzyszyć moim fanom, którzy mnie tak wspierają. Mam nadzieję po prostu, że im się to spodoba. To jest mój duży taki... No, takie wyzwanie też dla mnie, ale też cel, to chciałabym, żeby im się podobało. Mam nadzieję też, że się rozwijam i że nie stoję w miejscu, że oni to poczują, że coś się zmieniło może. Mam nadzieję, że to nie jest to samo, co było, bo ja czuję, że troszeczkę jestem już w innym miejscu w swoim życiu, więc na pewno te utwory też ze mną idą naprzód. I no, mam nadzieję po prostu, że jeszcze ktoś będzie chciał tego słuchać. Nie jedna, nie dwie, ale zobaczymy na ilu się skończy. To jest niekończąca się opowieść Sanach Muzyczna. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Udanych wakacji ze Stanem. Tak. Z piaskiem, ze słońcem, z wodą. Słuchaj, pod Warszawą jest taka ładna właśnie plaża. Właśnie słyszałam. Jaki stawik też ładny znalazłem. Dziękuję pięknie za moje spotkanie. Dziękuję.